Witam Państwa w cyklu Wybory Parlamentarne 2023. W dzisiejszym odcinku przedstawię Państwu nowego kandydata ze Śląska. A kto nim jest? O tym za chwilę. Witam Państwa na kanale metapolityka.pl. Ja nazywam się Bogumił Szojda. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pan Tomasz Dorosz z Katowic. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry Państwu. Tomasz Dorosz określa się sam jako Polak, narodowiec, katolik, patriota, z zawodu publicysta, prezes Ruchu Narodowego Okręgu Śląskiego. Wszystko w porządku? Wszystko się zgadza, jak najbardziej. Pan Tomasz Dorosz startuje z listy Konfederacji numer 4, Okręg 31 z Katowic, gdzie mamy do rozdania 12 mandatów. Obszar okręgu obejmuje miasta Katowice, Chorzów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice, Świętochłowice, Tychy i najmniejszy powiat w Polsce, powiat bieruńsko-lędziński. To była sprawa oficjalna. Teraz przejdziemy do konkretów. Do konwencji tej audycji jest to, że używamy formy grzecznościowej. Ty, zaproszony gość, ma dosyć czasu, żeby się mógł przedstawić, wypowiedzieć zdanie. Prowadzący się nie wtrąca, nie przerywa jak w Sejmie, że odcinają głos. W związku z tym, Tomasz, przedstaw się sam, ile masz lat, jaka jest twoja sytuacja, co cię w życiu formowało, z jakiego środowiska pochodzisz. Proszę, start. Tak jest. No tak jak było powiedziane, nazywam się Tomasz Dorosz, jestem prezesem Okręgu Śląskiego Ruchu Narodowego, jestem w zarządzie głównym tej partii, odpowiadam tam za rekrutację do Ruchu Narodowego ogólnopolsko. Tutaj na Śląsku mieszkam ponad 5 lat, rodzina jest ze Śląska od strony świętej pamięci taty, natomiast ja sam urodziłem się, mieszkałem ponad 20 lat na Pomorzu Zachodnim, tam też zaczynałem działalność swoją narodową dosyć wcześnie, bo można powiedzieć, jestem dzieckiem pokolenia Marszu Niepodległości, jak to się mówi. W 2010 roku odbył się taki pierwszy duży Marsz Niepodległości, gdzie jako bardzo młody chłopak, 17-letni wtedy, zaczynałem już swoją aktywność taką społeczną, bym powiedział. Wiadomo, że wtedy ten marsz nie miał jakiegoś charakteru, może nie partyjny był taki bardzo oddolny. Dużo było kibiców, dużo było środowisk różnych organizacji narodowych. Ja się związałem wtedy z obozem narodowo-radykalnym, w którym działałem później około 8 lat, o ile dobrze liczę. W ONR-ze również przez jakiś czas kierowałem strukturami na Pomorzu Zachodnim. Później byłem kierownikiem głównym przez kilka miesięcy. No i ale zależało mi, żeby ta organizacja z takiej ulicznej stała się poważną organizacją polityczną, która chce rzeczywiście coś zmienić w naszym kraju. To mi się nie udało. No i w sytuacji, w której uznałem, że moje cele i wizja tego, jak to powinno wyglądać, są niemożliwe do zrealizowania, no to po prostu odszedłem z ONR-u razem z wieloma osobami wtedy z różnych części Polski. Ja zaangażowałem się w Ruch Narodowy, który w 2012 na Pomorzu Zachodnim współtworzyłem, no bo trzeba pamiętać, że Ruch Narodowy też powstawał jako ruch społeczny, nie partia polityczna. I w 2012 roku na Marszu Niepodległości, kiedy Ruch Narodowy powstał, my też go tworzyliśmy jako ONR, współtworzyliśmy razem z Młodzieżą Wszechpolską. No ale w 2018 roku po tej przygodzie z ONR-u postanowiłem się zaangażować już typowo politycznie w partię polityczną Ruch Narodowy. To był akurat moment, kiedy Konfederacja powstawała. Niedługo później przeprowadziłem się tutaj na Śląsk razem z żoną. No i od paru lat tutaj działam. Od 3 lat jestem prezesem Okręgu Górnośląskiego Ruchu Narodowego w Województwie Śląskim. Jestem też zaangażowany w Młodzież Wszechpolską. W tym roku, w listopadzie, kończę 30 lat, więc już do Młodzieży Wszechpolskiej należeć nie będę. Jestem też w Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Także to, co mnie wychowało, kształtowało, to niewątpliwie organizacje narodowe, idea Romana Dmowskiego, idea narodowa. I od lat, od kilkunastu już lat jestem z tym środowiskiem związany, jestem mu wierny. Moje poglądy to polski nacjonalizm, polska idea narodowa, myśl Romana Dmowskiego, którą oczywiście staramy się jak najlepiej
dostosowywać do dzisiejszych realiów w Polsce, w Europie, na świecie, którą rozwijamy, mam nadzieję, pod szyldem Ruchu Narodowego w ramach Konfederacji. Z tego się wywodzę, z tym się utożsamiam i to mam zamiar na liście Konfederacji reprezentować. Ale jeszcze trzeba dodać, że masz też tradycję. Od ojca twojego wspomniałeś, twój ojciec już odszedł, ale on też był samorządowcem. Tak, tak. Tata zaczynał polityczne zaangażowanie na początku lat 90. Był zaangażowany w środowisko UPR-u ówczesnego, czyli Unii Polityki Realnej, czyli partii ówczesnej pana Korwin-Mikkego. Można powiedzieć, że u nas w domu była od początku już taka konfederacja. Tata no, był samorządowcem, przez 12 lat był burmistrzem w Międzyzdrojach, już później jako niezależny kandydat. On tam się rozszedł z UPR-em, skoncentrował się na tej pracy samorządowej, oddolny był nauczycielem. Bardzo dla mnie osobiście przyjaciel, autorytet, wiele rzeczy mnie nauczył. Też mogłem, chcąc nie chcąc, czasem nawet słyszeć, jak ta polityka lokalna, samorządowa wygląda. Też się niewątpliwie tą bakterią polityki już w dobu zaraziłem, no bo to był temat. Mama też była zawsze zaangażowana, dzisiaj wspiera Konfederację, popiera, także rodzina taka polityczna, można powiedzieć, aczkolwiek zawsze antysystemowo, zawsze gdzieś poza tą główną polityką, zawsze krytycznie wobec tych wszystkich partii, które od 30 lat naszą ojczyzną rządzą naprzemiennie. No i zawsze z takim bardzo mocno patriotycznym, prawicowym, wolnościowym podejściem do polityki. Więc no, to staram się też jakby wpleść te swoje korzenie rodzinne, doświadczenia wpleść w swoją działalność. Myślę, że się to udaje i wiele od ojca się nauczyłem. Bardzo jestem mu za to wdzięczny. Jeden z liderów Konfederacji, twój szef Ruchu Narodowego, Krzysztof Bosak, pytany o prognozę, ile ewentualnie Konfederacja może otrzymać mandatów poselskich, powiedział, że no, optymistycznie byłoby fajnie, gdyby z każdego okręgu jeden mandat był do was, czyli 41 plus X. Macie dobre sondaże. Wszystko wskazuje na to, że z Katowic będziemy mieć więcej jak jednego kandydata. 4 września tego roku ogłosiliście wraz z numerem 1 na liście, którym jest pan Grzegorz Płaczek, listę kandydatów. I pan Grzegorz Płaczek wspomniał, że każdy głos oddany na kandydata ciągnie Konfederację. Ale jak to wygląda faktycznie w praktyce? Może byś nam objaśnił sposób rozkładu głosów. Czy ważne jest, żeby głosować na poszczególnego kandydata, czy nie ma to w ogóle znaczenia? Oczywiście ma znaczenie, dlatego że szczególnie w takiej sytuacji, jaką prawdopodobnie wszystko będziemy robić, żeby tych posłów z okręgu katowickiego było jak najwięcej. Obecne sondaże rzeczywiście dają nam na tę chwilę jeden lub dwa mandaty. No jeśli będą to dwa mandaty, no to wyborcy zdecydują, komu powierzą ten drugi mandat. Wiadomo, można przewidywać, że jedynka raczej ma pewny wynik pierwszy, chociaż znamy przypadki z historii, gdzie nie zawsze tak było, no bo sam wspomniany Krzysztof Bosak został po raz pierwszy posłem jeszcze z Ligi Polskich Rodzin, czyli ówczesnej Partii Narodowców. Został posłem w 2005 roku z miejsca bodajże 10 w swoim okręgu. Tak, przeskoczył jedynkę, więc oczywiście to, na kogo głosujemy, ma bardzo duże znaczenie. Przede wszystkim powinniśmy głosować na tego kandydata, z którym najbardziej się utożsamiamy, który wydaje się nam najbliższy ideowo. Wiadomo, że Konfederacja jest koalicją. Są w tym środowisku trzy partie. Jest w przypadku katowickiego okręgu jedna jedynce Grzegorz Płaczek, który jest chyba jedyną jedynką w kraju, który nie jest związany z jakąkolwiek z tych trzech partii. Są różni kandydaci, różne wrażliwości, różne tematy, które ci kandydaci podejmują. No i cóż, no państwo zdecydują, z kim się najbliżej, z kim jest wam najbliżej, do kogo, z kim się utożsamiacie najbardziej. To ma znaczenie. Nawet jeśli Grzegorz Płaczek będzie miał pierwszy wynik jako jedynka, co myślę można śmiało przewidywać, to ważne jest, kto będzie miał ten drugi wynik, bo to wtedy ta osoba, nawet jeśli będzie na trzecim, piątym, czwartym, czy dziesiątym, czy piętnastym miejscu, to właśnie ta osoba zostanie posłem.
Więc jak najbardziej ma to duże znaczenie. No i zachęcam do tego, żeby głosować za czymś, żebyśmy w końcu mogli głosować za czymś, nie przeciwko czemuś. Nie tak jak myślę, że większość wyborców PiS-u to po prostu ludzie, którzy nie chcą powrotu Tuska do władzy. Większość zwolenników Platformy Obywatelskiej to ci, co nie chcą dalszych rządów Kaczyńskiego. Dobrze, że jest Konfederacja, dobrze, że jest partia, która proponuje coś nowego, coś świeżego, coś rzeczywiście, no ja sam nie do końca tego sformułowania lubię, ta antysystemowość, ale chodzi, państwo to rozumieją na pewno, chodzi o ten sprzeciw wobec partii politycznych, które od 30 lat w Polsce rządzą. My to reprezentujemy, ale wiadomo, że na tej liście Konfederacji są różni kandydaci. No i zachęcam do tego, żeby wybrać zgodnie ze swoim sumieniem, ze swoimi poglądami. Kandydaci do Sejmu startują pod jakimś hasłem. Na swoich banerach umieszczają to hasło. Pod jakim hasłem ty idziesz teraz do wyborów? No ja, jest to część hasła Konfederacji, jednego z haseł Konfederacji używanych w tej kampanii. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Ja mam po pierwsze Polacy. Uważam, że to najlepiej oddaje to, z jakimi poglądami, z jakimi ideami na tą listę wchodzę. Co sobą reprezentuje. No, tak jak powiedziałem, przede wszystkim uważam się za reprezentanta obozu narodowego, ruchu narodowego, czyli ta idea narodowa, i nie bójmy się tego sformułowania, nie jest to złe słowo, nacjonalistyczna, czyli stawiająca naród polski, w naszym przypadku oczywiście, w przypadku Polaków, naród na pierwszym miejscu, w tym oczywiście doczesnym, ziemskim, doczesnym ziemskim życiu. To jest rzecz najważniejsza i w ostatnich latach widzimy, że pomimo tego, że rządzą nami ludzie, którzy non-stop wycierają sobie gębę patriotyzmem, nawet jakimiś hasłami narodowymi, prawicowymi, w praktyce Polacy często się nie czują gospodarzami w własnym kraju, nie czują się na pierwszym miejscu, a tak być powinno. Polacy są gospodarzami tego kraju, naród polski powinien być na pierwszym miejscu. No ja też, idąc trochę tropem Konfederacji, chciałem przygotować, jestem w trakcie przygotowania rozpisania w formie graficznej, pokazania tego, takiej piątki Dorosza, to znaczy te pięć najważniejszych tematów, wiadomo, trochę się odwołuję do tej piątki Mencena, którą tak media lubią grillować, jak to się mówi potocznie, Konfederację. W piątce Dorosza są pięć, no, według mnie, najważniejszych tematów. Po pierwsze, to jest właśnie, po pierwsze, Polacy, czyli na pierwszym miejscu interesy narodu polskiego, nie interesy Waszyngtonu, Moskwy, Berlina, Brukseli, czy interesy Ukraińców w Polsce, ale przede wszystkim interesy polskie. Przykłady możemy mnożyć, ale oczywiście temat relacji Polski z Ukrainą, no to jest najbardziej gorący i nie wiedzieć czemu kontrowersyjny temat obecnie. Widzieliśmy to na przykładzie chociażby relacji handlowych dotyczących zboża, ale także innych produktów rolno-spożywczych. No to widzimy, że niestety nasz rząd, nasze władze kierują się interesem Ukraińców, a nie polskiej gospodarki. No to trzeba odwrócić, to trzeba zmienić, to jest rzecz najważniejsza. Zawsze interesy Polaków na pierwszym miejscu. Po drugie, no to jest oczywiście niskie i proste podatki, to co ogólnie głosi Konfederacja, czyli odwrócić znowu tą chorą sytuację, którą mamy w Polsce, że małe i średnie polskie przedsiębiorstwa, mali polscy przedsiębiorcy są tłamszeni, duszeni biurokracją, olbrzymią ilością prawa, przepisów, ustaw, uchwał i podatków, różnych innych danin, jak to się często nazywa. A wielkie korporacje w Polsce nie płacą podatków bardzo często, chociażby sklepy wielkopowierzchniowe. PiS obiecywał, żeby zrobić ten porządek, nie zrobił, jak w wielu innych sprawach skończyło się na pustych obietnicach. To trzeba też odwrócić. Czyli polscy przedsiębiorcy mają mieć łatwiej w tym kraju, a nie czuć się tłamszeni przez sanepid, przez skarbówkę, przez jakieś inne instytucje, kiedy wielkie korporacje robią w Polsce co chcą. To jest ten drugi punkt. Trzeci punkt to jest oczywiście bezpieczeństwo energetyczne. To jest temat, który bardzo wiąże się z naszym regionem. Wiadomo, że różne środowiska też suwerennej Polski ten temat podejmują, ale jest to zupełny fałsz, proszę państwa, no bo PiS realizuje od samego początku dokładnie tą samą politykę względem chociażby górnictwa, jak wszelkie poprzednie ekipy, i zamyka kopalnie, chociażby kopalnie Grupiński, kopalnie, które miały w swoich zasobach bardzo dobry, wartościowy węgiel, którym my nadal jesteśmy, śpimy, żyjemy na tym węglu i trzeba z niego korzystać. Oczywiście
trzeba już jak najprędzej, i to jest lata opóźnienia, i to też powinno obciążać politycznie obecną władzę, powinniśmy iść w atom, powinniśmy nie bać się atomu, wielka Polska atomowa, to jak najbardziej takie hasło również mi się podoba, ale do tego momentu, a to jest perspektywa kilkunastu lat prawdopodobnie, zanim w ogóle jakąś energię z atomu będziemy czerpać, no to jedyną realną alternatywą jest węgiel, i do tego momentu, do momentu, w którym nie mamy atomu i zabezpieczonego właśnie tego bezpieczeństwa energetycznego, póki nie mamy, powinniśmy nie zamykać kopalni węgla, tylko dbać o swoje bezpieczeństwo, swoją energetykę. Po trzecie, no to jest oczywiście, po czwarte, to jest oczywiście suwerenność państwa, czyli ogólnie rzecz biorąc relacje Polski z Unią Europejską. Często się mówi, że my tracimy swoją niepodległość. Niepodległości nie ma bez suwerenności politycznej. A suwerenność polityczna to jest to, że decyzje zapadają w Warszawie. No my jako tutaj mieszkańcy Śląska możemy też kręcić nosem na te decyzje warszawskie, ale niewątpliwie wolę decyzje, aby zapadały w Warszawie, niż żeby zapadały w Berlinie czy w Brukseli. Obecnie mamy sytuację taką, że polska władza wykonawcza to jest właściwie ograniczona do wykonywania tego, co Unia Europejska nam nakaże. Polski Sejm, w dużej mierze prawo, które jest tam uchwalane, to jest przekopiowywanie tego, co wcześniej zostało przyjęte w komisjach czy w Parlamencie Europejskim, a polskie wyroki sądów mogą być podważane przez sądy czy trybunały unijne. Jak w takiej sytuacji możemy mówić o realnej suwerenności? Nie możemy, więc to trzeba naprawić, to trzeba zmienić, żebyśmy rzeczywiście byli w państwie suwerennym. Temat polexitu to jest temat, którego nie powinniśmy się bać. Mądre społeczeństwo, mądry naród, mądra władza powinna być przygotowana do takiej ewentualności, w której rzeczywiście uznamy już, a mam nadzieję, że to będzie jak najszybciej, uznamy, że pobyt Polski w Unii Europejskiej coraz mniej nam się opłaca. To znaczy mamy taką sytuację, w której już będziemy coraz więcej dokładać do tego, szczególnie jeśli rzeczywiście zobrazują się taka sytuacja, że Ukraina czy jakieś inne jeszcze kraje mają wejść do Unii Europejskiej. Oczywiście w trakcie trwania tego konfliktu nie jest to zbytnio możliwe, ale w jakiejś przyszłości to pewnie nastąpi, widząc te cele polityczne, które sobie stawiają czy w Europie, czy w Polsce. No i to będzie w dużej mierze olbrzymie zagrożenie chociażby dla polskiej gospodarki, dla polskiego rolnictwa, dla wielu sektorów, dla wielu branż, już teraz transportowa, już teraz właśnie rolnicy mają olbrzymie problem w relacjach z Ukraińcami. W sytuacji, w której oni pojawią się w Unii, to będzie jeszcze bardziej widoczne, jeszcze bardziej dla nas problematyczne. Więc krótko mówiąc, te pięć sektorów: gospodarczy, energetyczny, polityczny, suwerenności państwa, po pierwsze Polacy, no i oczywiście niskie, proste podatki, ogólnie rzecz biorąc stawianie na przedsiębiorczość. To są te pięć tematów, które dla mnie są najważniejsze i z którymi idę w tej kampanii. Myślę jak cała Konfederacja, ale wydaje mi się, że ten temat nacjonalistycznego podejścia do państwa, do narodu, do naszych interesów jest mi bardzo bliski, no i chciałbym go mocno głosić. Nie liberalizm, nie żaden libertarianizm, jestem polskim narodowcem i z takimi poglądami idę do tych wyborów. No i jesteś polskim katolikiem, tego się też nie wstydzisz. Tak, tak, oczywiście. Okej. Ale fajnie zakreśliłeś te swoje pięć punktów odnośnie polityki naszej tu polskiej, ale chciałbym wrócić również na Śląsk. Jesteś kandydatem ze Śląska. Powiedz mi, twoim zdaniem, jesteś od 5 lat, masz piękne spojrzenie z zewnątrz, porównując z nami, którzy jesteśmy tutaj, powiedzmy, cały czas. Gdzie widzisz siłę Śląska? Co tu możemy uwolnić? Gdzie jest ta siła, którą możemy uwolnić? Oprócz górnictwa, energetyki, tutaj jeszcze jest sprawa zbrojeniówki. Moim gościem był tu niedawno Jakub Kalus, który startuje z numera pierwszego w okręgu numer 21 w Gliwicach. I właśnie mówił, że umarła będę jest niedofinansowany, brakuje. Rząd próbuje coś robić, ale jak to jest z tymi zbrojeniami, z polską armią? W 2020 roku wyście już na to jako konferencja zwrócili uwagę.
Tak, no ja nie do końca bym jednak tutaj powiedział, że moja perspektywa jest tylko zewnętrzna, bo tak jak powiedziałem, tata jest z Katowic, tata tutaj stąd, już wspomnę tak trzy zdania, żebym nie wyszedł na Gorola. to było ale, dobre. Ale tata jest był z Katowic, tu się urodził, tak jak jego mama, no, cała rodzina od strony ojca to jest właściwie Górny Śląsk i jak najbardziej jestem z tym regionem związany, taki wydaje mi się typowy krojcok ze mnie w tej sytuacji. Także no, perspektywa jest taka, że wiele tych problemów, które mieliśmy na Pomorzu Zachodnim, jest to same tutaj z Górnym Śląskiem, bo często perspektywa Ślązaków jest taka, że Warszawa uparła się na Ślązaków, na Śląsk. To nie do końca prawda. Prawda jest taka, że od 30 lat rządzą Polską ludzie, którzy właśnie nie stawiali sobie na pierwszym miejscu polskiego interesu i w sytuacji, w której było im to politycznie albo finansowo korzystne, pozbawiali się polskich przedsiębiorstw, polskich firm, polskiego przemysłu, nawet jeśli był on rentowny i konkurencyjny na świecie. No, dość powiedzieć, że polski przemysł stoczniowy był kiedyś czwartą siłą na świecie. Ustępowaliśmy tylko Chinom, Korei Południowej, ile pamiętam, bodajże Stanom Zjednoczonym. Dzisiaj, no wiadomo, jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Po prostu górnictwo jest jednym z ostatnich branż przemysłu, które jeszcze nie zostało do końca zniszczone, ale kierunek jest oczywisty. Kierunek jest taki, żeby je również zniszczyć. I w wizji polskich polityków, czy polskojęzycznych polityków, Polska jest po prostu obozem, wielkim obozem pracy. Agencja pracy ściąga 100 Ukraińców. W budynku po starym jakimś PGR-ze stawiana jest firma, montownia, gdzie za niemieckim kapitale jest produkowane coś. Czyli jest jeszcze bardzo często na specjalnej strefie ekonomicznej. A czyli ani gmina nie ma podatków, ani lokalni mieszkańcy nie mają pracy. Jest to przez agencję pracy zatrudniani na tak zwanych śmieciówkach w interesie jakiegoś zagranicznego kapitału. Tak się kręci w Polsce w cudzysłowie przemysł. Więc to jest tragedia, która od 30 lat dotyka Polskę i dotknęła i Pomorze Zachodnie, i dotyka obecnie Górny Śląsk. I za to też polityków polskich trzeba jak najbardziej rozliczyć. No jeśli chodzi o tutaj Śląsk i to, jak powinno się to, w jaką stronę to powinno iść, no to ja często będąc chociażby reprezentując Konfederację w TVP3 Katowice, gdzie na szczęście jeszcze nas zapraszają i możemy zabierać głos jako Konfederacja, często powtarzam, że inna jest perspektywa Katowic, miasta wojewódzkiego, gdzie dużo jest imprez, dużo wydarzeń, że ta rewitalizacja, odejście od węgla przemysłu w stronę właśnie takiego typowego wielkomiejskiego biznesu jest dużo łatwiejsza, ale zupełnie inna sytuacja takich miast jak Rybnik, jak Bytom, jak Gliwice, poszczególne dzielnice, poszczególne miasteczka. No tam często sytuacja jest zupełnie inna i rzeczywiście, jeśli mielibyśmy iść w jakieś budowanie, rozwijanie polskiej zbrojeniówki, czy w ogóle innych sektorów przemysłowych, no to jak najbardziej powinniśmy my jako polscy i śląscy posłowie w polskim Sejmie domagać się tego, żeby jak najwięcej tego typu inwestycji znajdowało się tutaj na Górnym Śląsku. O to będziemy też, daj Bóg, jeśli będziemy w Sejmie, o to walczyć, niewątpliwie. No jeszcze chciałbym wspomnieć o tym, że dużym zagrożeniem, który wydaje mi się nie doceniamy cały czas, jest podnoszenie łba przez te środowiska ślązakowskie. To znaczy opcja niemiecka na Śląsku. No ja bym tak nie powiedział, bo oni bardzo często to odwracają, że właśnie uproszczamy sprawę. To są ludzie, którzy po prostu kłamią, manipulują dla różnych interesów, czy to w interesie Unii Europejskiej, czy w interesie Niemiec de facto. Rzeczywiście jakieś mają urojone pomysły co do tego, że istnieje jakiś etniczny naród śląski, co jest zupełną nieprawdą. No i to są środowiska... No, żebyś nazwał parę nazwisk. Kochut, Kopiec, tak, pani Monika Rosa i tak można wymieniać. Widać, że ten środowisko rzeczywiście wywodzące się, można powiedzieć, ze Śląska, wbudowane na tych tradycyjnych, lokalnych wartościach, trochę obumarło, bo mówię tutaj o ruchu autonomii Śląska i takich dotychczasowych środowiskach ślązakowskich, jak to my określamy. Obecnie mamy, podnoszą łeb środowiska, które są wprost związane z lewicą, ze skrajną lewicą. Pan Kochut, Kopiec to są posłowie lewicy. Oni często, to jest główny temat, na którym oni żerują, to jest temat tragedii górnośląskiej. Wiadomo, że po 1944 roku, kiedy na ziemię polskie, na Śląsk też, wchodziły wojska Armii Czerwonej i ich polscy pomagierzy, czy polskojęzyczni pomagierzy, polscy komuniści,
Powstawały obozy, mordowano ludzi, wywożono ich na wschód. Wszędzie w całym kraju walczono z tym, na tyle, ile można, pozwalała ówczesna sytuacja. I my tych ludzi dzisiaj czcimy jako żołnierzy wyklęci. Przez lata lewica wyśmiewała ten temat. Natomiast w przypadku Górnego Śląska, oni cały czas mówią, tragedia Górnośląska, komuniści mordowali. I próbują wmówić mieszkańcom lokalnym i tak dalej, że byli to ludzie mordowani za to, że byli Ślązakami. To nieprawda. W bardzo wielu miejscach mordowano Polaków, obława augustowska, różne obławy, palenie wsi, pacyfikacja wsi przez komunistyczne siły, nie tylko przez Niemców. Nawet na terenie dawnego obozu, znaczy dawnego, ówczesnego obozu niemieckiego Auschwitz, nawet tam NKWD utworzyła obóz przejściowy dla żołnierzy AK, dla ludzi niewygodnych, dla władzy nowej, ludowej. Więc te mordy się zdarzały wszędzie, a tutaj te środowiska lewicowe próbują na tym budować jakąś tożsamość, czy nawet wręcz jakiś nacjonalizm śląski, oczywiście w opozycji do Polski Polaków. Na to nie możemy pozwalać, także w żadnej mierze zero tolerancji, to jest na pewno moje też hasło, zero tolerancji dla Ślązakowców, żadnej współpracy z nimi, żadnego pobłażania dla ich kłamstw, dla ich manipulacji, dla wykorzystywania naturalnych odruchów antyrządowych w tej sytuacji. Kiedy mamy kryzys gospodarczy, kiedy obiektywnie z roku na rok żyje nam się gorzej, mamy inflację, mamy problemy, jest wojna za naszą wschodnią granicą, co ma też konsekwencje gospodarcze, społeczne tutaj, jak wiemy. No, często łatwo jest rzucić, a to wina Warszawy, ja jestem Ślązak, a ci Polacy nas tu okupują. Ale niestety to jest wielkie zagrożenie dla jedności państwa i nie chciałbym, żebyśmy w przyszłości mieli tutaj taki problem jak chociażby Hiszpanie z jakimiś separatyzmami różnego rodzaju. Więc to trzeba dusić w zarodku, na to nie pozwalać, ich kłamstwa jasno piętnować i wykazywać to, że po prostu oszukują mieszkańców Śląska, Polaków. Tu muszę być jednak w tym momencie troszkę w kontrze do ciebie. Dlatego, że wielu Ślązaków nie zgadza się z tym powiedziem Ślązakowcy. Nie chcą z tą bandą mieć nic wspólnego. Nazywają ich renegaci czy kabociorze. Nie chcą, żeby oni jako Ślązacy w ogóle cokolwiek mieli wspólnego z tymi Ślązakowcami. To jest nie do pogodzenia i dlatego wielu naszych Ślązaków, którzy kochają Polskę, mają w sercu, nie chcą z tą bandą mieć nic wspólnego. Tutaj szczególnie trzeba powiedzieć, że Łukasz Kochut to jest faktycznie taka nasza gnida śląska, która trzyma sztamę z panią Katrin Balej, która chce głodzić Polaków, Ślązaków. I to jest oczywiście nie do zaakceptowania. Nie widzę, żebyśmy byli tutaj w kontrze do siebie. Właśnie chodzi o to mi chodzi. O określenie Ślązakowcy. My nazywamy ich kabociorze, renegaci, zdrajcy. No to jest bardziej... Słowo śląskie tam nie chcemy, żeby w ogóle występowało. Rozumiem, jasne, rozumiem kontekst historyczny, bo to też burzy jest, nas. To też jest jakby jeszcze przedwojenna, jeszcze z czasów przed I wojną światową, tak się mówiło, na środowiska, które próbowały tutaj budować śląską tożsamość. Na nich się często mówiło Ślązakowcy, no i to tak się przyjęło. I to jest właśnie też językowo to też sugeruje, że mamy Ślązaków, czyli tak jak Wielkopolan, Małopolan, Mazowszan i tak dalej. I mamy Ślązakowców, którzy robią z tego jakąś ideologię, czyli po prostu narzucają coś jakiemuś mieszkańcom. No i na to się oczywiście nie godzimy, jest zero tolerancji. Jeden z publicystów, Stanisław Michalkiewicz, mówił o tym, że Niemcy tą kartą śląską mogą grać i nią grają, bo się da. Ale analizując może głębiej, tu widzimy błędy poprzednich rządów, od Tuska począwszy po obecny, ty to nawet wspomniałeś, w momencie, kiedy zamyka się zakłady pracy, wpędza się masy ludzkie w biedę, i zostawia się ich, no to oni zaczynają szukać. Oni nie rozumieją wielkiej polityki, tylko mówią, kiedyś było mi lepiej, teraz jest mi gorzej. Mhm. I tu Niemcy posyłają swoich ludzi na białych koniach, na różnych koniach. Oczywiście, że to jest ideologia i oszustwo, ale wielu naszych tutaj nie może tego jakoś zauważyć. Nie jest wykluczone, że z tym będziemy mieć jeszcze problemy. Przejdźmy może jeszcze do innych aspektów tutaj naszej ziemi śląskiej. Jeśli ty zbierałeś podpisy, nawet szybko wam się udało zarejestrować komitet wyborczy. Powiedz, jakie hasła padały w rozmowach, co ludzi faktycznie tutaj boli, co by chcieli zmienić i co ty byś mógł zmienić i chciałbyś zmienić? Powiem tak, jestem narodowcem, ale to nie znaczy, żeby nie dostrzegać pewnych wad narodowych Polaków. Wręcz
za Dmowskim idąc, właśnie uważam, że na tym polega bycie narodowcem. Nie chwalenie, że jesteśmy najwspanialszym narodem na świecie, bo nie jesteśmy, ale dostrzeganie naszych wad i próba ich zmiany na to, żeby po prostu też się rozwijać. Tak. Więc jeśli odpowiadać na te pytanie dotyczące naszej zbiórki podpisów, no to niewątpliwie to świetnie pokazywał ten okres zbiórki kontaktów takich codziennych, rozmów po kilkadziesiąt, kilkaset osób dziennie się przewijało, no to na pewno są trzy podejścia. Takie trzy podejścia, mówię o negatywnych do nas. Najczęściej było to, że wy pójdziecie z Platformą i to byli pisowcy, którzy gdzieś tam się zastanawiają nad przejściem do Konfederacji, ale w TVP im wmówiono, że to i tak jest Konfederacja z Tuskiem dogadana. Oczywiście też wielu ludzi, którzy są zawiedzeni Platformą, z racji jej zwrotu w lewo, takich haseł lewicowych, światopoglądowo, nawet gospodarczo, że się przerzucali z PiS-em na jakieś pomysły socjalne, no to oni z kolei są przekonani, bo ich w TVN-ie wmówili, im w TVN-ie wmówili, że Konfederacja i tak pójdzie z PiS-em, więc jest masa ludzi, którzy mogą, że na nas zagłosowała i stawiają nas jako alternatywę, jako ewentualnie drugą opcję do głosowania, ale boją się, bo są zakładnikami mediów. No i trzecie oczywiście podejście, to szczególnie tam pod koniec zbiórki, jak wyszła ta afera, że Konfederaci tam chcą jeść psy, co jest rzeczywiście zupełnym nonsensem, bo jakaś tam jedna z kandydatek byłych coś, jakiś tam głupi komentarz rzuciła, no to już wiele było tematów, zaczepek, a to od tych psów. Nieważne jest program stustronicowy gospodarczy, wizja gospodarcza, wizja polityki wewnętrznej, zewnętrznej, jakiekolwiek relacje międzynarodowe, to jest nieważne. Ważne, że ktoś, jakaś jedna kandydatka, jedna z tysiąca napisała coś głupiego. No to pokazuje, że ta demokracja medialna ma swoje niewątpliwe wady. Zbiórka poszła stosunkowo szybko tutaj na Śląsku, myślę, że lepiej niż 4 lata temu, ale nie zbierało się łatwo, to znaczy było bardzo mało czasu na zebranie, bo to około 4 tygodni de facto na zebranie tych podpisów. Przypominam, 5 tysięcy w każdym okręgu plus jeszcze Górka, no bo oni tam lubią znaleźć oczywiście. Ile wyście zebrali? Myśmy tu w Katowicach zebrali 7700 około. Więc to, myślę, jest całkiem niezły wynik. Zgłosiliśmy listę kilka dni przed terminem, więc też poszło to sprawnie, nie na ostatnią chwilę. Byliśmy pierwszym komitetem tutaj w Katowicach, który zarejestrował listę swoją partii. Konfederacja była pierwsza, zresztą pierwsza konfederacja w kraju ogłosiła program, pierwsza zrobiła konwencję, pierwsza zarejestrowała komitet, pierwsza zebrała podpisy tutaj na Śląsku. Tam ex aequo z Koalicją Obywatelską jako pierwsi żeśmy się zarejestrowali w całym kraju jako partia polityczna. No to pokazuje siłę naszych struktur, liczbę sympatyków. No i powiem tak delikatnie, że żadne twory ze spadochroniarzami z Lubina i z Wrocławia, mówię tu o bezpartyjnych samorządowcach i różne pisowskie twory, które mają odciągać tutaj elektorat katolicko-narodowy od Konfederacji, nie dadzą nam rady, przeliczą się. Powiedz mi, a podczas zbierania podpisów mieliście jakieś takie nieprzyjemne momenty? Nie, raczej nie. Raczej myślę, że było, jeśli były dyskusje, to raczej było takie w dobrej intencji na zasadzie, że w sumie to was popieram, ciekawi jesteście, mówicie niektóre rzeczy z sensem i rozważyłbym głosowanie na was, ale boję się, że wy pójdziecie do rządu z PiS-em albo z Platformą. To bardzo często takie podejście, także dużo czasu spędzaliśmy na tym, żeby tłumaczyć jednak, że my nie tworzymy partii, nie męczymy się, nie wysłuchujemy codziennie, że jesteśmy ruskimi onucami, wariatami, szurami, faszystami po to, żeby zaraz pierwszego dnia po wyborach, czy 10, czy 700, pójść do stołka z tymi, o których zwalczamy. No tak jak powiedziałem, ja kilkanaście lat działam, Krzysztof Bosak, no był już posłem dwie kadencje, ale jest autentyczny, wyznaje te same poglądy. Korwin-Mikke, co by o nim nie powiedzieć, od 30 lat wyznaje te same poglądy. My się trzymamy swojego i chcemy te swoje poglądy wprowadzać w życie. Chcemy mieć wpływ na państwo. Nawet mając 11 posłów, udało się kilka rzeczy zablokować, szczególnie w czasie tak zwanej pandemii covidowej. To było widoczne, że nawet 11 posłów ma wpływ na sytuację polityczną w kraju. Bez tej 11 konfederacji w Sejmie byłoby jeszcze gorzej. Może w Polsce weszłoby takie prawo jak w wielu innych krajach. No i co się stanie, jeśli nas będzie 450, jeśli nie powstanie żaden rząd bez jakiegoś pójścia na kompromis. Dla nas
dla nas najlepsza sytuacja jest taka, żeby PiS i Platforma przestały udawać, że się mocno od siebie różnią i niech zrobią tak jak w Niemczech, wiesz doskonale, wielka koalicja CDU, SPD, też się tyle lat nienawidzili, tak się zwalczali, ale kiedy trzeba było utworzyć wielką koalicję, to zrobili. No i my liczymy na to, że niech nie udają, jak się tak boją Konfederacji, obie strony, niech się dogadują, niech sobie robią wspólny rząd, a my będziemy w opozycji kiedyś, daj Bóg, ludzie nam zaufają, powierzą nam rząd, powierzą nam większość i będziemy mogli wprowadzać nasz program, konkretny program polityczny w życie. To jest nasz cel, rozpisany na lata, nie na najbliższą kadencję, nie na najbliższe 3 miesiące, tylko na lata. Tomek, powoli nasza audycja dobiega końca, ale ja jeszcze chciałbym może 2 kwestie poruszyć. Ty już to wspomniałeś też. Medialnie jesteście zagłuszani, przemilczani. Zapraszałem cię tylko do TVP3, mówiłeś, tak? To jest kącik polityczny? To jest Optyka Polityka. Jest program co tydzień w TVP3 Katowice. No i na szczęście redakcja TVP tutaj lokalna jest w porządku i zaprasza wszelkie komitety, które są w Sejmie obecnie. Czyli Konfederacja co tydzień ma możliwość zaprezentowania się i myślę, że wychodzi nam to całkiem nieźle. Oglądalność, z tego co wiem, jest całkiem wysoka, jak na takie regionalne programy. Co tydzień jest ktoś ciekawy z Konfederacji, też byłem wiele razy już przez ostatnie 3 lata. No i gdzieś tam nas słychać. Szkoda, że tylko lokalnie, bo w ogólnopolskiej TVP nie było nas ponad 1,5 roku już. No właśnie, Krzysztof Bosak kiedyś też niedawno w jednym z swoich wywiadów wspomniał, że do TVN-u waszych przedstawicieli tylko raz zaproszono, do TVP, tej rządowej stacji, nigdy, a jest tylko ten Polsat, gdzie jesteście częściej. Ale pomimo tak. to idziecie do przodu i wasze szanse wzrastają. Ja tu miałem za gościa też panią doktor Annę Mandrele, kiedy ona zbierała głosy, to przychodzili do niej ludzie, mówiła, że w ogóle nie słyszeli, że taka partia jest, Konfederacja, dopiero się dowiedzieli. Bo oglądałem tylko tak, ty mówiłeś TVN, TVP. Nie wiem, jak możemy zaradzić. My też, nasz kanał stara się, jak to może. To też jest odpowiedź, dlaczego my mamy tak duże poparcie, a tak małe wśród starszych, a tak duże wśród młodych. Młodzi korzystają z mediów społecznościowych. My to wykorzystujemy. Oczywiście tam też jesteśmy zwalczani. Ponad rok nie było profilu Konfederacji na Facebooku. Przez jakiś czas na Instagramie, gdzieś tam na YouTubie bany, shadow bany i jest to ograniczone jak się da, ale my i tak się przebijamy cały czas. Ale media społecznościowe docierają do ludzi w wieku 20, 30, 40 lat, 50, a te osoby starsze, które często chodzą na wybory i głosują, nie znają nas w ogóle, ale jeśli nas znają, no to wiedzą tylko, że my jesteśmy z Tuskiem dogadani albo z PiS-em dogadani. No i takie rzeczy później. A jak jest naprawdę? Nie jak, jesteśmy dogadani z nikim. Mieli spekulować, jesteś członkiem jest zarządu. Stolik, zaraz go wyrzucimy i tak samo ten rząd, okrągły stół tu też jest, więc możemy zaraz tu zaaranżować wyrzucanie okrągłego stołu przez okno. Trzeba skończyć z tym systemem, trzecią RP, trzeba z tym skończyć. To jest system medialno, mafijno, partyjniacki, a my chcemy po prostu państwa narodowego. To jest nasz cel, który zrealizujemy, jeśli jeszcze, państwo nam zaufają. To jest ostatni temat już, temat polityki wobec Ukrainy. Wy byliście jedyną partią, głównie pan Grzegorz Braun, bo o nim też trzeba tu wspomnieć, którzy od początku mówiliście stop ukrainizacji Polski, nie wieszaliście żadnych flag ukraińskich. Coś się mi wydaje, że rząd zauważył, że jednak w polskim społeczeństwie zmieniają się nastroje i podbiera wam hasła. Pościągali po cichu flagi i teraz zaczynają politykę nawet ostro wobec Ukrainy. Jak myślisz, bo już wspomniałeś o zbożu, o embargu, jest to tylko kiełbasa przedwyborcza, a potem wszystko powróci do normy? Oczywiście i to jest nie tylko temat relacji z Ukrainą, to jest ogólnie rzecz biorąc retoryka PiS-u. No, PiS od lat, odkąd powstał, udaje partię prawicową, czasem nawet narodową, gdzieś sypnie tu na jakąś inicjatywę, gdzieś tu otworzy jakiś pomnik, ale w praktyce polityka jest zupełnym zaprzeczeniem tych haseł. No, mamy tego najlepszy przykład obecnie, teraz trwa w Polsce wielka afera wizowa. Krótko mówiąc, działalność mafijno-polityczna polskich władz,
która ściągała do Polski, do Europy, do Stanów Zjednoczonych imigrantów. Co z tego, że oni są legalnie, przyjeżdżają pracować? No do Turcji, do Niemiec też przyjeżdżali legalnie pracować. Problemy pojawiły się po jakimś czasie. Masowa imigracja jest wielkim zagrożeniem i my się temu całkowicie sprzeciwiamy. Będziemy o tym mówili bardzo wyraźnie w tej kampanii i my jako jedyna formacja w polskim Sejmie w tych wyborach jesteśmy jednoznacznie i całkowicie przeciwko masowej imigracji. Nie tylko nielegalnej, ale także legalnej. To jest wielkie zagrożenie. Przyszłością jest cyfryzacja, robotyzacja. Nie bójmy się tego, każdy ma telefon w kieszeni, ma aplikację. Coraz więcej rzeczy załatwiamy przez telefon, przez aplikację, a nie w urzędzie. W sklepie kupujemy często, są te kasy samoobsługowe. To jest przyszłość, czy nam się to podoba, czy nie. Tego nie unikniemy. Rozwój technologiczny postępuje cały czas. I ściąganie teraz na tą sytuację gospodarczą setki tysięcy obcych, to są olbrzymie koszta, olbrzymie problemy w przyszłości. Więc PiS kłamie, oszukuje, no i oczywiście w praktyce ich działania są zupełnie innego od tej strony retorycznej, propagandowej. A co do pana Grzegorza Brauna, ja się nie zgadzam, że przede wszystkim on, bo myśmy ten temat podejmowali. To nie jest szczytem działalności, to nie jest rzucenie jakiegoś kontrowersyjnego hashtagu czy hasła, ale realna polityka. Uważam, że w każdej kluczowej sprawie relacji wobec imigrantów, relacje wobec Ukrainy, stanowisk Konfederacji. No dość powiedzieć, że w Biurze Analiz Prawnych Konfederacji, w sztabie, wśród twórców programu politycznego Konfederacji, tam w dużej mierze są ludzie z Ruchu Narodowego. I to w dużej mierze ludzie z Ruchu Narodowego dają kierunek polityce i tego, co my głosimy. Więc uważam, że wpływ Ruchu Narodowego na tą retorykę, długo walczyliśmy na temat tego, żeby właśnie wprowadzić chociażby pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej, którą Konfederacja głosi. To była również inicjatywa Ruchu Narodowego, żeby z takimi hasłami wyjść. My jako Ruch Narodowy od dawna proponujemy chociażby zakazanie finansowania stowarzyszeń, fundacji z środków zagranicznych, a to przecież doskonale wiemy, że to różnego rodzaju fundacje lewicowe, powiązane z Niemcami głównie, tak zwane ekologiczne, proimigranckie, to te właśnie organizacje często działają na szkodę państwa i to też trzeba powstrzymać. PiS z tym nic nie zrobił, my chcemy. I żądacie też Trybunału Stanu dla tak niektórych odpowiedzialnych. Tak jest. I za sprawy covidowe, i polityki migracyjnej, i ogólnie polityki gospodarczej. Tych ludzi trzeba rozliczyć. To nie będzie łatwe. To będzie bardzo trudne. Wiadomo, że od 30 lat polska polityka wygląda na zasadzie my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. Właśnie dlatego tak i Kaczyńskiemu, i Tuskowi zależy na polaryzacji. To będzie jak w Stanach. Partia republikańska, demokratyczna, jak w Anglii. Zawsze te same partie, raz rządzą ci, raz ci, ale nie ma żadnego rozliczenia. My jesteśmy naprzeciwko temu. Także dlatego często się nas nazywa antysystemowcami. Jesteśmy nie za PiS-em przeciwko Platformie, czy za Platformą przeciwko PiS-owi, tylko jesteśmy naprzeciwko PO-PiS-owi. Tomek, dla wielu ludzi polityka jest ciężko strawna. Kiedy rozmawiam z tobą, widzę, że tym żyjesz. Tak jest. Trzeba cię hamować, bo faktycznie moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać. Tematów jest wiele. Nie wyczerpiemy tego wszystkiego. Ja cieszę się, że znalazłeś czas na przyjście dzisiaj do naszego studia. Myślę, że to nie będzie ostatnia nasza twoja wizyta tutaj i nasza rozmowa. Może jeszcze przed 15 października zrobimy drugą audycję. Bardzo chętnie. Drodzy Państwo, moim gościem i Państwa był Tomasz Dorosz, kandydat na posła do Sejmu z listy Konfederacji numer 4 w Katowicach, okręg wyborczy numer 31. Tak jest. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę pogłębienia zdobytej tutaj wiedzy. Tomek, dziękuję za wizytę również. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Pozdrawiam. We'll be right back.